Cześć, Romano, słuchaj nas w kolejnym filmie, a dziś krótki film, bez cięć, bez jakichś testów, o tym oto radiu Ryobi R18R. Film oczywiście nie jest przez nikogo sponsorowany, ja sam zakupiłem to radio z własnych środków, koszt samego body to jest bodajże 330 zł, plus u mnie to najczęściej chodzi z akumulatorem 4 Ah, to jest też niecałe 400 zł, plus ładowareczka. W takim zestawie no to lekko licząc 800 kosztuje, no ale jak jeśli mamy cały taki zestaw, to już to nie jest takie mocno odczuwalne. Ryobi też ma drugie takie radio, takie trochę większe i 150 zł droższe. I powiem wam, trochę żałuję, że go nie kupiłem, ale to zaraz sami wywnioskujecie z mojej wypowiedzi, dlaczego teraz żałuję, że kupiłem to radijko. Samo w sobie wyglądało na fajne i dalej wygląda, tak? Z tyłu, albo czekajcie, przybliżymy kamerę. Pokażę wam z bliska jego funkcję. Te, z których skorzystam, z których nie korzystam. Standardowo antenka, z boku mamy wejście na jacka, na USB, na ładowanie telefonu. Z tyłu mamy gumkę, tu możemy sobie złapać telefon, żeby na przykład przez Bluetootha odtwarzać, bo mamy możliwość odtwarzania przez Bluetootha. Tu mamy taką rączkę do noszenia tego radijka. Przyciszanie, podgłaszanie, włączanie, zapisywanie stacji, usuwanie zapisanych stacji, szukanie stacji. I modę przełączamy czy Bluetooth, czy AUX, FM albo AM. Z funkcji tego radia, no to już wszystko. Co dalej? Już ustawiamy. Z powrotem. Jak pisze na opakowaniu, ono niby wytrzymuje, znaczy gra z głośnością 90 dB. To jest niestety kłamstwem, bo robiłem test decybelomierzem 76 dB. Zresztą czekać. Żebym nie był gołosłowny. Mam tu decybelomierz? Mam. Oczywiście, no to już. Odpalamy. Już. Proszę bardzo. No, widzicie? Ja teraz mówię z głośnością no na 70! O, no i to ja 80 mówię. No to jak te radio ma mnie zagłuszyć? No trochę taki to jest niewypał. No ale ja jeśli pracujecie w pomieszczeniach tak jak ja, no to ono jest fajne, ale jeśli wyjdziecie na dwór, odejdziecie z 5 metrów od niego, to już nie wygląda tak kolorowo. No i jest ten akumulator 4 Ah, na pudełku pisze 24 godziny na nim wytrzyma. Średnio tak jest, powiem wam, że nawet dłużej. Bo tak to jest z tymi akumulatorami, jeżeli ich używamy ciągle, czyli całą noę by nam to grało, no to on padnie. Ale jeżeli już używamy parę godzin, to on nam automatycznie trochę dłużej wytrzyma, bo nie jest taki szybki spadek tego prądu z tego akumulatora i nam to posłuży. To jest jeszcze raz ten system, Boże. Opcja, żeby przez Bluetootha odtwarzać. Jak najbardziej. Tu jest chyba napisane, że nie wiem, czy jest napisane, czy gdzieś doczytałem, że 80 metrów łapie Bluetooth. Ja nawet próbowałem podchodzić w linii prostej nawet do 30 metrów. Czy tam 25-30 już zaczyna przerywać, ale akurat sygnał Bluetooth ma fajne odtwarzanie. To jest na plus. I co? I w sumie o tym radijku to było tyle. Polecam i nie polecam. To sami w sumie możecie sobie wywnioskować. On się przydaje, zresztą widzicie praktycznie w każdym filmie gdzieś tam w tle się przejawia. Teraz myślę, że bym jednak dołożył te 150 zł i kupił to trochę większe radio, bo ona chyba ma tam i trochę więcej funkcji z tym basem, z tym innym. I muszę jeszcze właśnie podpatrzeć, czy ono nie ma właśnie więcej decybeli, żeby po prostu głośniej grało, tak? No bo na przykład takiej pilarki łańcuchowej, co ma 120 decybeli, 110 decybeli, mi nie zagłuszy, a szkoda, tak? Bo można by sobie ciąć drzewo, a w tle by leciała muzyczka. No oczywiście, bez muzyki to praca gorzej idzie, tak? Bo radio to jest podstawa, że tak powiem, na każdej budowie. Dobra, rozgadałem się. Nie wiem, czy już mówiłem, film nie był przez nikogo sponsorowany. Radio zakupiłem z własnych pieniędzy zarobionych. I co? To na tyle. Jeśli macie jakieś pytania, chcecie jakieś testy, piszcie śmiało w komentarzu. Wykonam, dla mnie to jest żaden problem. Z tego miejsca dziękuję wam za uwagę. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Pozdrawiam za wszystko. Cześć!